Sowa i przyjaciele przedstawiają film Kariera Nikodemów III RP. W rolach głównych Sławomir Nowak, Andrzej Parafianowicz, Bartłomiej Sienkiewicz, Marek Belka, Sławomir Cytrycki, Radosław Sikorski, Jan Antony Wincent Rostowski, scenariusz Kelner, dźwięk Kelner, reżyseria Donald Tusk. Restauracja na Mokotowie. To tu najbardziej wpływowi ludzie III RP, wydając tysiące złotych na posiłki, rozmawiali, tu cytat z Donalda Tuska, o tym, jak pomóc państwu polskiemu. Nowak prosi Parafianowicza, generalnego inspektora kontroli skarbowej, o ukręcenie kontroli finansowej żony. I chcą ją trzepać. Cały 2012 rok. Chcą najpierw wziąć rachunek bankowy. Mam nadzieję, że to dotyczy tylko jej działalności, a nie będą chcieli krosować tego z moim rachunkiem. Bo ona jedzie od paru lat na stracie, potężnej. Ja to wszystko wiem, ale... bo ja z Urzędu Kontroli Skarbowej... to już odkryliśmy bardzo dawno. UKS, komputery wyrzuciły. Zablokowałem to. A powiedz, co w najgorszym wariancie mi grozi za takie rzeczy? To zależy, co znajdą. Powiedzą, że nie wykazywała dochodów, a miała wpływy na konto. To każą dopłacić. Jeśli będzie grubo, to mogą zrobić postępowanie karnoskarbowe. To nie są wielkie pieniądze, 50 tysięcy. To raczej nie o kwotę, tylko styl niedopłacenia, rozumiesz, nie? I to, co mówisz. Że sam fakt możesz ocenić jako gapiostwo. Leciutko zachamęciłem. Nie no, panie, co to jest? No to jest czysty bandytyzm, rozbój w biały dzień. Później się szarpiesz przez lata. Jaką mają intencję? Czy to jest rutynówka, czy zadaniowa? Bo jak zadaniowa, to cię rozje... Słuchaj, tak jak mówię, próbuję się dowiedzieć od Gośki, skąd to się wzięło, jeśli wie. Bo wtedy będzie można pomyśleć, czy w ogóle jest pole do rozmawiania z tym dyrektorem. Belka obiecuje Sienkiewiczowi finansową pomoc w niedopuszczeniu opozycji do władzy w zamian za głowę Rostowskiego. W rozmowie bierze też udział Sławomir Cytrycki. Ciekaw jestem, jakby to wyglądało u nas, gdyby sytuacja była podobna. Chociaż była podobna. Tylko, jak to zawsze mówią, jaki kraj, taki terroryzm. Więc jaki kraj, takie awantury. Młody Tusk, się okazuje, jest zatrudniony w firmie no nie wiadomo jakiej. OLT. Nawiasem mówiąc, ja o tym nie wiedziałem, ale kilka miesięcy przed faktem zadzwoniłem do Donalda i powiedziałem mu, że sprawa Ambergoldu jest dość poważna, że jest to piramida finansowa. Ale poważniejsza ze względu na to, że oni są właścicielami tego szybko rozwijającego się Old Expressu. Że będzie jakaś awantura z tym Old Expressem, ale przeszło na tematy związane... No konkretnie mówiąc, mamy zakaz finansowania przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego. To znaczy, że Belka nie ma prawa zakupić bezpośrednio od Rostowskiego papierów wartościowych. No nie ma. No co by to oznaczało? No ja bym od niego kupił papiery. Ja bym mu dał złotówki, a on by je sobie wydał, czyli to byłoby zwiększenie deficytu budżetowego. Mamy dupę pogłębiającą się na poziomie budżetu państwa. I mamy 8 miesięcy do wyborów. I PiS ma 43% w sondażu CBOS. Czyli nie czarujmy się, idziemy w taki wariant, że tylko i wyłącznie ekonomika decyduje o ocenie stabilności kraju. Tylko wiemy, że to się skończy katastrofą, ponieważ zwycięstwo PiS-u oznacza ucieczkę inwestorów, pogorszenie się warunków finansowych. Dobrze, podoba mi się ten sposób stawiania sprawy, bo on dotyczy Polski, a nie tylko tak zwanej gospodarki, czy jakiegoś tam... Dokładnie. Ja się boję w tej sytuacji jednej rzeczy, że na to wszystko kolega Rostowski mówi w życiu. W życiu, bo to nam zdewastuje opinię, bo to jest niewykonalne, bo tego nie wolno robić. Ja już w to nie chcę wchodzić, dlaczego tak powie, bo to oddzielna sprawa, ale... No tak, no... Dobrze. Po pierwsze, ja bym chciał mieć partnera, który się nazywa prezes Rady Ministrów, a nie minister finansów. Ja wtedy mówię premierowi. Bardzo dużo jest możliwe. Mamy oczywiście tę pieprzoną Radę Polityki Pieniężnej, ale jesteśmy w stanie z nią zagrać. Ale wtedy moim warunkiem, excuse moi, jest dymisja ministra finansów. Przychodzi nowy minister finansów. No, na razie nie muszę wam mówić, kto by mógł być, ale takie nazwiska i tacy ludzie są w kraju. I wtedy zrobimy to, co trzeba, żeby uniemożliwić, mówiąc krótko, aby kraj to zrozumiał. To się nie może zdarzyć później niż 8 miesięcy przed wyborami. Mówiąc po prostu, jeśli w drugim półroczu gospodarka zdecydowanie nie przyspieszy, to będzie problem.
to będzie być może konieczne tego rodzaju niestandardowe działanie. A wtedy trzeba serdecznie ze wszystkimi i, jakby to powiedzieć, możliwymi tymi różnymi lanserami podziękować hrabiemu von Rostowskiemu i powołać technicznego, niepolitycznego ministra finansów, który znajdzie w banku centralnym pełne wsparcie. Dlatego powinieneś wcześniej zrobić zmiany w ustawie o NBP. Tak, bardzo ważna sprawa. Rostowski tego nie zrobi. Mogę to zrobić tylko z Tuskiem. Macie projekt tej ustawy? No, raczej wszystko jest w ministerstwie. Tam są wytrychy. Jak ja bym miał sygnał od premiera, że mogę tam wstawić to, co będzie trzeba, to wstawimy. No, różne rzeczy, które umożliwiałyby mi... Czemu macie problem? Że Tusk zrzucił to na kontakty Rostowskiego, doradców? Ja mu się zresztą nie dziwię, on się na tym nie zna. Natomiast Rostowski sprawia wrażenie, że panuje nad wszystkim. On ma tych problemów takich typu, tam wiesz, no, Smoleńsk, jakieś pierdoły. Co ma wspólnego Rostowski ze Smoleńskiem? No nic, ale ma Tusk. Albo ludzie poczują, że nastąpiła pewna zmiana, bo jak ja poznaję ten proces, to jest tak. Budujemy drogi, bla, 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 ale to już kompletnie nie działa. Dlaczego nie działa? Bo przeciętny Kowalski patrzy na te autostrady, estakady, na ten dworzec, na cokolwiek innego. Bo to się, kurwa, należy po prostu. Bo jego podstawowe pytanie jest, a co ja z tego, kurwa, mam? Gdzie jest ten pieniądz u mnie w portfelu? A nie, że ma wypierdolonego orlika przed oknami, bo on ma w dupie tego orlika, podobnie ma tę autostradę w dupie. Najpierw są takie aspiracje, aby państwo było bardziej umyte i bardziej przypominało to, co ma na zachodzie, albo co sobie wyobraża. A potem się aspiracje przesuwają do własnego portfela i jest pytanie, co ja z tego mam. Liczenie na to, że się jakaś platforma, która jest dość dziwnym tworem, zepnie się w roku wyborczym, to jest po prostu proszenie się o kłopoty. To jest odmeldowanie się na własne życzenie. Takie rzeczy rozstrzyga się rok przed rokiem wyborczym, a nie w roku wyborczym. Czy ustawa o NBP by to ułatwiła? Ułatwiałaby, tak, ułatwiała. Tylko, że po prostu ja muszę mieć instrumenty, żeby na przykład objeżdżać Radę Polityki Pieniężnej. No są pewne rzeczy, w których oni mogą, jeżeli nie przeszkodzić, to mogą robić jakąś awanturę. No. Żeby była jasność, dla części członków Rady Polityki Pieniężnej problemem nie jest premier i nie jest Platforma oczywiście, tym bardziej. No. Nazwisko tutaj padło, nie tylko jedno. Państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje. W Polsce 2/3 banków jest we władaniu zagranicznym. To nie jest tak, że ja robię z tego jakiś problem typu pisowskiego. No wiesz, suwerenność, strzelność. Szef MSZ Sikorski w rozmowie z Rostowskim wyśmiewa nasze sojusze. Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic nie wart. Jest wręcz szkodliwy, bo stwarza fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się tylko z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy. Problem w Polsce jest taki, że mamy bardzo płytką dumę i niską samoocenę. Taki sentymentalizm. Taka murzyńskość. Jak? Murzyńskość. Ty, ja uważam, że można zajebić z komisją specjalną w sprawie Macierewicza. No, a co innego jest dzisiaj? No tak. Kaczyński się przyspawał do Macierewicza i teraz trzeba Macierewiczem i obu na dno pociągnąć. To, co jest w materiałach prokuratorskich, jest miażdżące. Można zrobić 2-letni cyrk. Niech oni się tłumaczą. Tam są straszne rzeczy, wiem, bo byłem przy tym. Dobrze, tylko trzeba namówić. Musisz Donalda namówić. Już jest Palikot, SLD i PSL. Tylko Donald. Donald się waha, ale lekko za. Powiedział niewykluczone. Niech oni. Najpierw będzie skarga do sądu, prokuratury. No tak, bo to jest skandal, skandaliczne. To jest ewidentny deal z Remeta z Tuskiem, to co robią. Żebym dobrze zrozumiał, proponujesz taki deal, jeśli ci pomogą być na pierwszym miejscu na liście gdzieś? W Warszawie. W Warszawie. Gdzieś to ja mam zagwarantowane. W Warszawie to tego ci nie mogę obiecać. Nie obiecasz mi, że to załatwisz. Ale mogę ci obiecać, że cię poprę. Wtedy ty nie będziesz mi wadził w komisji? Deal? Deal. No dobra, to jesteśmy posłowie. Słucham? Jesteśmy posłowie. Do gazety, która opublikowała nagrania. Łamiąc wszelkie standardy państwa demokratycznego, wkroczyła podległa premierowi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był to pierwszy taki przypadek w Polsce od 1989 roku. Premier Tusk nie dostrzegł powodów do dymisji ani rządu, ani swoich ministrów. O zorganizowanie zamachu na państwo posądził zorganizowaną grupę przestępczą, a nawet obcą agenturę. Grupa przestępców, z jakiego powodu o tym za chwilę, pozwoliła sobie na nielegalne nagrywanie i podsłuchiwanie. Nie wiem, jakim alfabetem ten scenariusz jest pisany.
a w nagranych rozmowach dostrzegł troskę o dobro naszego państwa. Jeśli chodzi o takie czysto merytoryczną ocenę tego, co usłyszeliśmy w dialogu pomiędzy prezesem NBP a ministrem Sienkiewiczem, to nie znajduję tam spraw, które kazałyby mi podejmować jakieś decyzje wobec ministra Sienkiewicza. Mówię tutaj o takich decyzjach jak na przykład dymisja. I podzielam tutaj opinię prezesa Narodowego Banku Polskiego. To wynika także z mojego doświadczenia z obu panami, i z prezesem Belką, i z ministrem Sienkiewiczem, że niezależnie od tego, w jak paskudny sposób wyrażali swoje opinie i oceny, to raczej rozmawiali o tym, jak pomóc państwu polskiemu, a nie jak zaszkodzić państwu polskiemu. Premier Tusk mówi o tym, że przeciwko Polsce działa zorganizowana grupa, która chce ją osłabić, i pyta, gdzie ona jest. Panie premierze, ja odpowiadam panu. Niech pan spojrzy w lustro. Niech pan spojrzy na kolegów z Platformy. To wy jesteście tymi, którzy systematycznie rozmontowują Polskę. Niszczą jej instytucje, żerują na polskim majątku i polskiej pracy. Zamieniacie Polskę w kupę kamieni, czyli w gruzowisko.